Grzegorz, dużo wydarzyło się na tej pętli. No, sytuacja w walce o Mistrzostwo Polski zrobiła się bardzo ciekawa. Czy ty już poczułeś odrobinę tej presji, która teraz ciąży trochę bardziej na tobie? No, bo z Kuby, że tak powiem, ta presja mocno zeszła. To znaczy tak, presji nie mamy, bo tak jak wielokrotnie to powtarzaliśmy, że nie mieliśmy startować w Mistrzostwach Polski, więc walka o tytuł jest dla nas taką wisienką na torcie i jak się uda, no to będziemy oczywiście niezmiernie szczęśliwi, ale jak się nie uda, no to trudno, no to przecież się też świat nie zawali. Natomiast no my robimy wszystko, co w naszej mocy. Ja staram się jechać jak najpłynniej, jak najczyściej, jak najbezpieczniej. Z drugiej strony w wielu miejscach staram się bardzo atakować i to też nie jest najlepsza metoda, bo wiem, że tracę w niektórych miejscach, szczególnie w wolnych zakrętach, gdzie dopadamy i później nie mogę wyjechać z zakrętu nie do końca właśnie dobrą linią, no ale to tak się dzieje, jak się bardzo chce, to nie zawsze wychodzi, więc z drugiej strony staramy się to wszystko uporządkować i jechać jak najlepiej. Ta rywalizacja dzisiaj między tobą, między Łukaszem Chabajem a Mikołajem Marczykiem fantastyczna, często zmieniliście się na prowadzeniu w RSMP, wygrane odcinki na sekundy, na ułamki sekund, no prawdziwa ozdoba tego rajdu, myślę. No chyba o to chodzi, nie? Także myślę, że kibice mogą być szczęśliwi i zadowoleni, bo fajnie, że ta polska czołówka walczy między sobą na sekundy i tak naprawdę no nie znamy wyniku ostatniego odcinka Mikołaja Marczyka, więc nie wiemy jak pojechał, ale cały czas to są różnice sekundowe, więc cały czas wszystko się może do góry nogami odwrócić. No i jakby o to chodzi, nie? Jak jest rywalizacja, jest adrenalina, są emocje, no i wówczas są kibice.